Roztacza się przede mną niezbadany ocean prawdy. Sir Isaac Newton. Czeka nas wyprawa w głąb wszechświata. Zapraszamy na kosmiczny front. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Europejską Organizację Badań Jądrowych, szeroko znaną pod skrótem CERN. Tutaj naukowcy próbują stworzyć czarną dziurę w warunkach laboratoryjnych. Zobaczymy rozbłysk wyparowującej czarnej dziury. Eksplozja wysłużonego gwiazdowego olbrzyma. Potężnemu wybuchowi towarzyszy szybkie kurczenie się jądra martwej gwiazdy. W końcu nie zostaje prawie nic poza skondensowanymi siłami grawitacyjnymi, tak zwaną czarną dziurą. Jej przyciąganie jest tak ogromne, że pochłania nawet światło. Skoro czarna dziura nie wysyła ani nie odbija światła, to jak można ją dostrzec? W 2011 roku japońska aparatura optyczna na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zarejestrowała pochłonięcie przez czarną dziurę gwiazdy rozmiarów naszego Słońca. Tak to wyglądało. Po lewej zdjęcie zrobione 21 marca 2011 roku. Po prawej ten sam rejon kosmosu po 8 dniach. Pojawił się mały niebieski punkcik. To silny wybuch promieniowania rentgenowskiego. Z chwilą wchłonięcia przez czarną dziurę gwiazda osiąga temperaturę ponad 10 milionów stopni Celsjusza i emituje silne promieniowanie X. Niebieski punkcik, który widzieliśmy przed chwilą, to ostatni rozbłysk promieni rentgenowskich podczas pochłaniania gwiazdy przez czarną dziurę. Zjawisko to jest jednym z dowodów na istnienie czarnych dziur. Jednakże przez długie lata naukowcy spierali się o ich istnienie. Czy w kosmosie rzeczywiście istnieją obiekty potrafiące pochłonąć światło? Przeciwnicy czarnych dziur utrzymywali, że są one zbyt dziwne, że przeczą naturze i że bez naciągania praw fizyki nie sposób przewidzieć istnienia takich obiektów. A jednak czołowi astrofizycy, wyznaczający linię kosmicznego frontu, z ogromną determinacją próbują ustalić kształt i właściwości czarnych dziur. Chciałbym wpaść w czarną dziurę i zgłębiać jej właściwości. Jak uczonym udało się zlokalizować te niewidzialne obiekty i określić ich niesamowitą postać? Oto opowieść o obiektach cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem. O czarnych dziurach. Kosmos. Poznajemy zagadki i granice wszechświata. Zaglądamy w czarną dziurę. Fontanna tryska na wysokość 140 metrów. Jesteśmy w drugim co do wielkości mieście Szwajcarii, Genewie.
W 2008 roku uruchomiono tu podziemne laboratorium. Ma ono kształt gigantycznego koła o długości 27 km i zahacza o sąsiednią Francję. Obwodem pięciokrotnie przewyższa Koloseum. Placówkę prowadzi CERN, Europejska Organizacja Badań Jądrowych, przy współudziale około 20 państw. Prowadzi się tu eksperymenty mające doprowadzić do powstania czarnej dziury. Rury biegną 100 metrów pod ziemią. Protony są w nich rozpędzane do ogromnych prędkości. Przy pełnej mocy urządzeń wiązki protonów osiągają prędkość prawie równą prędkości światła. Następnie zderzamy je ze sobą i obserwujemy skutki. Kolizja protonów pędzących z oszałamiającą prędkością prowadzi do ich rozpadu na nieskończenie małe cząstki. Jak się przypuszcza, w chwili zderzenia dochodzi też do powstania mikroskopijnych czarnych dziur. Stworzenie czarnej dziury to bardzo intrygująca możliwość. Tymczasem w Niemczech i Stanach Zjednoczonych złożono pozwy z żądaniem zaprzestania tak niebezpiecznych eksperymentów. W uzasadnieniu argumentowano, że jeśli materię zacznie pochłaniać nawet najmniejsza czarna dziura, nic już jej nie powstrzyma. W końcu wetrze się całą planetę. Czarna dziura. Aby dotrzeć do genezy tego pojęcia, musimy cofnąć się o 350 lat, do czasów Isaaca Newtona. Jego prawo powszechnego ciążenia posłużyło ówczesnym naukowcom do wysunięcia śmiałej hipotezy. Wraz ze wzrostem masy ciała rośnie też jego grawitacja, a im ciało lżejsze, tym siła ciążenia mniejsza. To masa ciała określa prędkość pozwalającą uwolnić się od grawitacji. W wypadku grawitacji ziemskiej prędkość ta wynosi 11 km na sekundę. Dla obiektów masywniejszych od Ziemi tak zwana prędkość ucieczki jest wyższa. Światło porusza się z prędkością 300 tysięcy km na sekundę. A zatem im gwiazda ma większą masę, tym jej światłu trudniej jest się uwolnić. Teoria dopuszcza istnienie we wszechświecie obiektów, których grawitacja więzi nawet światło. Wobec tego gwiazdy, których światła nie dostrzegamy, są w istocie gwiazdami czarnymi. Tak początkowo przedstawiała się koncepcja tego, co obecnie nazywamy czarnymi dziurami. Poważne studia nad tymi obiektami rozpoczęły się mniej więcej 100 lat temu. Zainteresowanie nimi rozbudził inny geniusz fizyki, Albert Einstein. To on w swojej słynnej ogólnej teorii względności przewidział zjawisko zakrzywienia czasoprzestrzeni. Siły przyciągania grawitacyjnego zakłócają podstawową strukturę czasoprzestrzeni. Im większa jest grawitacja gwiazdy,
tym silniej zaburza ona czasoprzestrzeń. Światło zamiast biec po linii prostej ulega zakrzywieniu. Obserwacje potwierdziły tę hipotezę. Niemiecki fizyk Karl Schwarzschild jako pierwszy przedstawił dokładne rozwiązanie równań teorii Einsteina opisujących wpływ grawitacji na czasoprzestrzeń. Podczas zapadania się obiektu kosmicznego wzrasta jego gęstość, lecz nie maleje masa. Wzrasta też zakrzywienie otaczającej go czasoprzestrzeni. Postępuje ono w nieskończoność. Jeśli Słońce skurczyłoby się do rozmiarów kuli o promieniu 3 km, albo promień Ziemi zmalał do 9 mm, powstałaby nieskończona krzywizna. Światło nie mogłoby się uwolnić, a obiekt byłby niewidoczny. Przestrzeń ta została nazwana horyzontem zdarzeń. Za nią rozciąga się czarna dziura. Przeciwnicy eksperymentów CERN argumentowali, że po rozbiciu cząstek subatomowych powstanie też czarna dziura. A ta, choć początkowo malutka, rozrośnie się i zacznie pochłaniać wszystko, nie wyłączając Ziemi. Dlatego w pozwach żądano zakazu doświadczeń prowadzonych w Genewie. Fizyk John Ellis twierdzi, że Wielki Zderzacz Hadronów, czyli LHC, nie stwarza żadnego zagrożenia. Nie ma najmniejszego powodu, by się bać czarnych dziur powstających w LHC. Trzeba pamiętać, że promieniowanie kosmiczne, które od miliardów lat bombarduje Ziemię, od dawna wytwarza czarne dziury. Ale nas oszczędza. Niezliczone cząstki, uderzając w Ziemię z prędkością zbliżoną do prędkości światła, rozpryskują się na mikroskopijne drobinki i tworzą miniaturowe czarne dziury. Zdaniem Johna Ellisa i innych fizyków, ich żywot jest niezmiernie krótki. Argumenty te przeważyły i pozew został oddalony. Te miniaturowe czarne dziury to dziwaczne obiekty. Wchłonęłyby wszystko, co je otacza. Ale tego nie robią, bo istnieją zbyt krótko. Czarne dziury mają więcej zdumiewających właściwości. Profesor Andrew Hamilton z Uniwersytetu Colorado zajmuje się symulacją komputerową zjawisk związanych z czarnymi dziurami. Wspaniałą cechą ogólnej teorii względności Einsteina jest jej wyjątkowa precyzja. To nic innego jak zbiór najróżniejszych równań dotyczących czasoprzestrzeni i jej różnych właściwości. Lecz są to tylko formuły matematyczne. Mają one jednak tę wspaniałą cechę, że można im zadawać rozmaite pytania o strukturę czasoprzestrzeni, o sposób poruszania się w niej obiektów. Robimy to w języku matematyki. Gry komputerowe powstają tak samo i patrzymy, co wyszło. Tak wygląda czarna dziura stworzona na komputerze przez Andrew Hamiltona. Jej horyzont ma w istocie kształt kulisty. Jeśli nałożyć na nią układ linii przypominający siatkę kartograficzną, w oczy rzuci się ciekawy fakt. Czarna dziura ma dwa bieguny, północny i południowy.
Na siatce widzimy jednocześnie obydwa bieguny. Ponieważ czarna dziura zakrzywia światło wokół siebie, widzimy jednocześnie biegun północny i południowy. Na Ziemi czegoś takiego nie zaobserwujemy. Sprawdźmy, co się stanie, jeśli do czarnej dziury wrzucimy kostkę o kształcie sześcianu. Można by sądzić, że zostanie przez nią wchłonięta, ale tak się nie dzieje. Dlaczego? Czarne dziury mają to do siebie, że nie wsysają obiektów. Nie wsysają. Jeśli chce się coś do nich wrzucić, trzeba dobrze wycelować. Tym razem kostka została wycelowana w sam środek. Sześcian wykonuje obroty pod wpływem sił grawitacyjnych czarnej dziury i się do niej zbliża. Wbrew oczekiwaniom, kostka zamiast natychmiast zniknąć, pozostaje widoczna i opada powoli. Gdy wreszcie dotrze do czarnej dziury, sprawia wrażenie, jakby przywarła do jej powierzchni. Jak to wyjaśnić? Gdy obiekt zbliża się do czarnej dziury, jest coraz silniej przez nią przyciągany. Lecz zgodnie z teorią względności, im wyższa jest grawitacja, tym wolniejszy staje się upływ czasu. Na horyzoncie zdarzeń bieg czasu zamiera. Zmierzając do czarnej dziury, kostka gwałtownie przyspiesza. Z zewnątrz wygląda to inaczej. Wraz ze zbliżaniem się kostki do czarnej dziury, czas zwalnia. Kostka zaczyna wyhamowywać. A gdy w końcu dotrze do horyzontu zdarzeń, jakby zamiera. As the probe approaches the horizon, docierając do horyzontu, kostka stopniowo zwalnia i zastyga w bezruchu. Poza tym staje się coraz mniej widoczna. Kostka emituje znikome ilości fotonów, stopniowo czernieje. W swoim modelu rozjaśniłem jej obraz, aby ułatwić ogląd zjawiska i pokazać, że na horyzoncie ruch zamiera. Czarne dziury to zadziwiające obiekty. Potrafią zapaść się natychmiast po powstaniu, ale są dostatecznie potężne, by zatrzymać czas. Jak potwierdzono ich istnienie? Co pan robi? Czarną dziurę. Czarna dziura tej wielkości ważyłaby mniej więcej 10 razy tyle, co Ziemia. Byłaby bardzo ciężka. Kip Thorne jest fizykiem, który poszukuje czarnych dziur, opierając się na ogólnej teorii względności Einsteina. Ale nie stroni od oryginalnych tematów, takich jak tunele czasoprzestrzenne czy machiny czasu. Jego zainteresowanie czarnymi dziurami zrodziły ostre spory toczone przez naukowców na temat ich istnienia. Zażarta dyskusja ciągnęła się przez ponad pół wieku. Kip Thorne pozostawał w bezpośrednim kontakcie z głównymi oponentami. Dla dobra przyszłych adeptów nauki przeprowadził szczegółową analizę tej debaty.
Idea czarnych dziur napotkała na silny opór. Przeciwnicy czarnych dziur utrzymywali, że są one zbyt dziwne, że przeczą naturze i że bez naciągania praw fizyki nie sposób przewidzieć istnienia takich obiektów. Jesteśmy w mieście Madras, na wschodnim wybrzeżu Indii. W 1929 roku młody naukowiec z tutejszego koledżu jako pierwszy zasugerował istnienie czarnych dziur w kosmosie. Subramanian Chandrasekhar. Praca na temat wewnętrznej struktury gwiazd, którą napisał mając 19 lat, otworzyła mu drogę do doktoratu w Cambridge. Podczas podróży morskiej do Anglii Chandrasekhar poświęcił się rozmyślaniom nad gwiazdowymi białymi karłami w końcowej fazie ich ewolucji. Można powiedzieć, że czarne dziury zawdzięczają zainteresowanie naukowców sędziwym białym karłom. Zwykła gwiazda, wypalając się gwałtownie, utrzymuje równowagę między kurczącą siłą grawitacji a rozrywającą energią wybuchu. Po zużyciu paliwa jądrowego gwiazda stygnie. Górę bierze grawitacja i gwiazda zaczyna się zapadać. W ujęciu klasycznym, gdy gwiazda skurczy się do rozmiarów porównywalnych z Ziemią i zostanie tak zwanym białym karłem, proces ten ustaje. Dalszą kompresję uniemożliwiają gwieździe jej własne atomy. Wraz z zapadaniem się atomy gwiazdy ulegają zgniataniu. W myśl teorii klasycznej istnieje granica, poza którą dalsze zgniatanie ich jest niemożliwe. Oto biały karzeł, otoczony rozszerzającym się obłokiem. Maksymalnie ściśniętą gwiazdę dobrze widać w otoczce gazu i pyłu. Biały karzeł jest zwarty i bardzo ciężki. Rozmiarami przypomina Ziemię, natomiast masą – Słońce. To tak jakby kostka cukru ważyła kilka ton. Wtedy, kiedy Chandrasekhar płynął do Anglii, uważano, że wszystkie gwiazdy kończą swój żywot jako białe karły. Swoją śmiałą hipotezę młody Hindus oparł na obliczeniach dotyczących zmian, jakie zachodzą w białych karłach, gdy wzrasta ich gęstość. Wyniki były zaskakujące. Białe karły, po przekroczeniu pewnej masy, zapadają się w nieskończoność. Białe karły mają masę niewiele większą od Słońca. Natomiast gwiazdy cięższe, kiedy już umrą, kiedy wypalą paliwo jądrowe i nie mogą utrzymać własnej masy, zdaniem Chandrasekhara, nie przekształcają się w białego karła, lecz w coś innego. Z wcześniejszych ustaleń wynikało, że promień kurczącej się gwiazdy nie może być mniejszy niż 10 tysięcy kilometrów. Tymczasem Hindus obliczył, że jeśli masa gwiazdy wyniesie przynajmniej 1,4 masy Słońca, to nie będzie ona w stanie pokonać własnych sił grawitacyjnych. Zapadnie się całkowicie, a jej kurczenie się nie będzie miało końca. Opis ten idealnie odpowiada pojęciu czarnej dziury. Czarne dziury wyłoniły się przypadkowo z rozważań poświęconych białym karłom. Wkrótce po przybyciu do Cambridge, Chandrasekhar opublikował swoje ustalenia. W owym czasie Cambridge było akademicką twierdzą Sir Artura Eddingtona, jednego z najwybitniejszych znawców struktury gwiazd. Eddington zasłynął też jako interpretator i obrońca ogólnej teorii względności Alberta Einsteina.
Eddington, który uważał, że gwiazdy kończą swój żywot jako białe karły, nieoczekiwanie poparł stanowisko Hindusa i obiecał mu wsparcie. Tymczasem... Kiedy Chandrasekhar przedstawił wyniki swoich analiz na posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego lub Królewskiego Towarzystwa w Londynie, dokładnie nie pamiętam, wtedy wstał Eddington i ostro go skrytykował. Replika Eddingtona była bardzo zjadliwa. Wybitny naukowiec utrzymywał, że gwiazda może skurczyć się do rozmiarów kuli o promieniu kilku kilometrów, ale nie mniejszych. Uważam, że musi istnieć prawo fizyki, które nie pozwala gwiazdom na tak niedorzeczne zachowanie, powiedział. Dlaczego Eddington tak ostro skrytykował Chandrasekhara? Kip Thorne sądzi, że Anglik zrobił to w poszukiwaniu prawdy naukowej. Przypuszczam, że w gruncie rzeczy Eddington traktował Chandrę jako kolegę naukowego. A w tamtych czasach w Anglii naukowi koledzy toczyli zażarte spory intelektualne. Hindus natomiast był jeszcze za młody, żeby uznać Eddingtona za partnera naukowego. Uważał, że mu nie dorównuje. Eddington na pewno podziwiał Chandrę. Zawsze tak twierdził. Po tym incydencie Hindus przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Po jakimś czasie Kip Thorne zaprosił go do współpracy. Między uczonymi zawiązała się przyjaźń, która trwała do śmierci Chandrasekhara w 1995 roku. Spór o czarne dziury rozgorzał na nowo w roku 1932. Iskrę zapalną podłożyła nowa teoria fizyczna. Wiadomo było, że jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. Tymczasem wyszło na jaw, że poddane potężnemu zgniataniu protony łączą się z elektronami, tworząc neutrony. W skali astronomicznej znaczyło to, że wybuchając gwiazda o masie przekraczającej 1,4 masy Słońca, może przekształcić się w gwiazdę neutronową. Istnienie takich obiektów zostało potwierdzone obserwacyjnie. Mgławica Krab jest pozostałością po wybuchu supernowej. Dzięki specjalnej kamerze możemy zajrzeć w jej wnętrze. Jasny obiekt w centrum gazowego dysku to gwiazda neutronowa. Jest niewielka, ale bardzo ciężka. To tak jakby kostka cukru ważyła setki milionów ton. W owym czasie naukowcy uważali, że po śmierci gwiazda staje się białym karłem lub gwiazdą neutronową. Odrzucali istnienie czarnych dziur. Wtedy z przeciwnym poglądem wystąpił Robert Oppenheimer. Ten błyskotliwy matematyk zajął się masą gwiazd neutronowych, tak jak Chandrasekhar zrobił to wcześniej z białymi karłami. Oppenheimer wyliczył, że gwiazda trzykrotnie przekraczająca masę Słońca nie poprzestanie na fazie gwiazdy neutronowej, ale będzie zapadać się w nieskończoność. Tak odżył pogląd, że czarne dziury mogą jednak istnieć.
Sprzeciwił się temu John Wheeler, jeden z kolegów Oppenheimera z Uniwersytetu Princeton. Kip Thorne studiował u Wheelera. Na krytykę Wheelera Oppenheimer odpowiedział krytyką i reinterpretacją swoich wyników. Była to autentyczna potyczka intelektualna dwóch naukowców. Dlaczego potężna gwiazda nie może stać się czarną dziurą? Wheeler wyjaśniał następująco. Umierając, gwiazda emituje gazy, więc staje się lżejsza. Dlatego każdą z nich czeka los gwiazdy neutronowej. A gwiazdy, które podczas śmierci emitują ogromne ilości gazu, nie są niczym wyjątkowym. Spór między uczonymi ciągnął się przez kilkanaście lat. Wheeler stanowczo odrzucał tezę Oppenheimera, ale po sprawdzeniu własnych obliczeń zaczął mieć rozterki. John Wheeler, podobnie jak Einstein, odznaczał się ogromną intuicją. I podobnie jak Einstein, zazwyczaj miał rację, choć nie zawsze. Wheeler w końcu uznał istnienie czarnych dziur. Doszło nawet do tego, że w badaniach nad nimi posunął się dalej niż Oppenheimer. Te dziwne, kurczące się bez końca obiekty czarnymi dziurami nazwał nie kto inny jak Wheeler. Trwający pół wieku spór naukowy dobiegł końca. Od tej chwili nikt już nie podważał faktu, że umierając, ogromne gwiazdy zapadają się w nieskończoność pod naporem własnej grawitacji i przekształcają w czarne dziury. To Subramanian Chandrasekhar naprowadził naukowców na trop czarnych dziur. W 1983 roku jego dorobek w dziedzinie badania struktury gwiazd i ich ewolucji został uhonorowany Noblem z fizyki. Wysłałem mu gratulacje, za które mi podziękował. O jego Noblu chyba nigdy nie rozmawialiśmy. Chandra należał do najbardziej samokrytycznych i najwytrwalszych naukowców. Jego determinacja płynęła z ciekawości, a nie z chęci zdobycia poklasku. Istnienie czarnych dziur, a nawet ich pochodzenie, zaakceptowano w kręgach naukowych. Lecz nadal była to wiedza czysto teoretyczna. O odkryciu czarnej dziury marzyło wielu naukowców. Był wśród nich młody pasjonat. Boston w stanie Massachusetts. W 1963 roku pewien Japończyk regularnie odwiedzał ten sklep zoologiczny. Uwielbiał przyglądać się myszkom i innym zwierzakom. Nikomu nie przyszło do głowy, że ich zachowanie stanie się kluczem do zlokalizowania czarnych dziur. Minoru Oda był wtedy na stażu naukowym w Instytucie Technologicznym Massachusetts. Naukowcy z tej uczelni wystrzelili pionierską rakietę do fotografowania kosmosu w promieniowaniu X.
Szefem zespołu był Bruno Rossi. To on zaprosił Minoru Ode do USA. Wiedziano, że Słońce emituje promieniowanie rentgenowskie. Tymczasem do atmosfery ziemskiej docierało także promieniowanie X z innych źródeł. Zidentyfikowanie ich z Ziemi było prawie niemożliwe. Zakładając, że źródłem tego promieniowania muszą być obiekty kosmiczne, zespół Rossiego wysłał rakietę, która miała to sprawdzić. Promieniowanie X okazało się silniejsze od oczekiwań. Aparatura nie potrafiła jednak ustalić, skąd ono napływa. Kwestie te Minoru Oda i Bruno Rossi roztrząsali nawet na plaży. Wiedzieli, że promieniowanie napływało z obszaru zakreślonego na czerwono. Wiedzieli, że w tym rejonie nieba leży gwiazdozbiór Łabędzia. Lecz nic poza tym. Jak zatem ustalić źródło promieniowania? Minoru Oda przypomniał sobie sklep zoologiczny. Kazuo Makishima był studentem Minoru Ody i pomagał mu w pracach nad przyrządem do wykrywania źródeł promieniowania rentgenowskiego. Co to? To kolimator modulacyjny, wynaleziony przez Minoru Ode w początkach astronomii rentgenowskiej. Profesor obserwował myszki biegające w kołowrotku. Kiedy patrzył na nie pod kątem, obraz oglądany przez kołowrotek w ruchu robił się prążkowany. Powstawała siateczka prążkowana poziomo. W tym momencie go olśniło. Minoru Ode fascynował widok czegoś, co na zmianę pojawia się i znika. Po powrocie do Japonii swoje spostrzeżenia wykorzystał do skonstruowania przyrządu optycznego. Oto jego prototypy. Swój przyrząd Oda nazwał kolimatorem siatkowym. Kiedy kilka owych siatek umieści się przed detektorem, wtedy każda zmiana źródła promieniowania spowoduje, że część promieni zostanie zatrzymana. Takie rozwiązanie miało pomóc w zlokalizowaniu źródła promieniowania. W owym czasie Japonia nie miała rakiet, które mogłyby wynieść takie urządzenie w kosmos. Dlatego Minoru Oda wpadł na inny sposób. Oto archiwalny film z tej próby. Eksperyment przeprowadzono w Fukushimie w 1966 roku. Kolimator siatkowy Ody uleciał balonem. W balonie umieszczono aparaturę obserwacyjną. Zostanie ona wyniesiona w stratosferę na wysokość 30 km. Ciśnienie jest tam stukrotnie niższe niż na powierzchni Ziemi. Przyrządy będą mierzyć promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma, jak również promieniowanie podczerwone oraz cząstki elementarne, unikając zakłóceń wywołanych przez atmosferę. Po zakończeniu misji aparatura lądowała na spadochronie. Obserwacje za pomocą kolimatora Ody kontynuowano przez 4 lata. Pozwoliły one zawęzić obszar, z którego napływa promieniowanie.
to rejon obwiedziony na żółto był znacznie mniejszy. W roku 1970 Stany Zjednoczone wystrzeliły Uhuru, pionierskiego satelitę do obserwacji promieniowania rentgenowskiego. Pierwszym zadaniem Uhuru było zbadanie tajemniczego źródła promieni X. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono Minoru Ode. Uhuru uściślił wcześniejsze ustalenia i kontynuował coraz dokładniejsze obserwacje. Kwiecień 1971 roku. Źródło promieniowania zostało w końcu zlokalizowane. Rozwiązanie zagadki zajęło 7 lat. W rejonie źródła promieniowania znajdował się błękitny nadolbrzym o masie 30-krotnie większej od masy Słońca. Analiza widma światła emitowanego przez tę gwiazdę ujawniła zaskakujący fakt. Jej kolor ulegał niewielkim wahaniom, co znaczyło, że gwiazda się przemieszcza. Z dalszych analiz wynikało, że obiega ona inny obiekt w ciągu 5,6 dnia. Takiego giganta mógł utrzymać na orbicie tylko bardzo masywny obiekt. Na podstawie analizy ruchu i widm nadolbrzyma oszacowano, że masa jego niewidzialnego towarzysza jest 10 razy większa od masy Słońca. Tymczasem w spodziewanym rejonie takiego obiektu nie dostrzeżono. Niewidoczna gwiazda o masie kilkunastu Słońc, a przy tym emitująca potężne promieniowanie X, to musiała być czarna dziura. Pierwszy taki obiekt zlokalizowany dzięki obserwacjom. Otrzymał on nazwę Cygnus X1. Kip Thorne należał do licznego grona naukowców zachwyconych tym odkryciem. To było wspaniałe odkrycie. Niektórzy astrofizycy przewidywali, że czarna dziura, przechwytując materię gwiazd, emituje promieniowanie rentgenowskie. Gdy wyszło na jaw, że źródłem intensywnego promieniowania X jest Cygnus X1, Kip Thorne założył się ze swoim kolegą, fizykiem, teoretykiem Stephenem Hawkingiem, o obecność w Cygnusie X1 czarnej dziury. Oto dokument potwierdzający zakład. Thorne twierdził, że w Cygnusie X1 jest czarna dziura. Hawking, że nie ma. Stawką zakładu była prenumerata czasopism. Obserwacje Cygnusa X1 trwały. Analiza jego masy i zmian w emisji promieniowania rentgenowskiego upewniła naukowców, że rzeczywiście chodzi o czarną dziurę. W roku 1990, 16 lat po przyjęciu zakładu, Hawking przyznał się do przegranej i na umowie złożył swój podpis. Oto zdjęcie uwieczniające tę chwilę. Hawking przegrał zakład, lecz nie wyglądał na zmartwionego. Przed zakładem Stephen Hawking powiedział: muszę się jakoś zabezpieczyć. Jeśli wygram, to przynajmniej nie zostanę z pustymi rękami. Zakładając się, że w Cygnusie X1 nie ma czarnej dziury, Stephen miał nadzieję, iż się myli.
Do wyników obserwacji Stephen Hawking podchodził ze skrajną nieufnością. Lecz w końcu i on musiał przyznać, że w Cygnusie X-1 jest czarna dziura. Po odkryciu Cygnusa X-1 Japończycy wystrzelili kilka satelitów do obserwacji promieniowania X, znacznie przyczyniając się do poznania czarnych dziur. Satelita Asuka, wystrzelony w 1993 roku, prowadził dalsze obserwacje Cygnusa X-1 i dostarczył wielu szczegółowych danych. Pierwsza czarna dziura została odkryta. Jest położona mniej więcej w połowie szyi gwiazdozbioru Łabędzia. 7,5 tysiąca lat świetlnych od Ziemi. Czarna dziura i towarzysząca jej gwiazda tworzą tak zwany układ podwójny. Obiekty są od siebie oddalone zaledwie o 30 milionów kilometrów. Większy dystans dzieli Ziemię od Merkurego. Gazy wyrzucane przez błękitnego nadolbrzyma zmierzają w kierunku czarnej dziury. Pod wpływem tarcia rozgrzewają się do temperatury 10 milionów stopni Celsjusza i emitują silne promieniowanie X. Masa czarnej dziury jest co najmniej 13 razy większa od masy Słońca, ale jej promień wynosi zaledwie 40 km. Spod i znad czarnej dziury wypływają strugi promieniowania i materii, tak zwane jety. Odkrycie i zbadanie Cygnusa X-1 zakończyło półwieczne spory naukowe. Do zlokalizowania pierwszej czarnej dziury przyczynił się Minoru Oda. Dzięki jego pomysłowości to, co uchodziło za niemożliwe, stało się faktem. Jego dorobek wciąż inspiruje badaczy. Minoru Oda zawsze podkreślał, że dokładność pomiarów powinniśmy podnieść o rząd wielkości. Zamiast 0,1 mm, granica błędu ma wynosić 0,01. To otworzy całkiem nowe perspektywy. Mówił nam, musicie dążyć do poprawy precyzji pomiaru. Zwiększając ją o rząd wielkości, ujrzycie inny świat. Miał rację. Czy czarną dziurę będzie można obejrzeć? Naukowcy przymierzają się do bezpośredniej obserwacji tych obiektów. Ale jak tego dokonać? Na podstawie równań ogólnej teorii względności Rota Takahashi postanowił stworzyć matematyczny model czarnej dziury oglądanej w świetle widzialnym. Obliczenia zajęły mu 4 lata. W czarnej dziurze zakrzywienie czasoprzestrzeni jest gigantyczne. Większego nigdzie nie ma. Pokusa obejrzenia czarnej dziury jest ogromna. Na zdjęciu, a jeszcze lepiej na filmie. Tak przedstawia się model Cygnusa X-1 oparty na obserwacjach. Czarna dziura leży głęboko na dnie ciemnego pola w centrum dysku. Gdybyśmy mieli dostatecznie silny teleskop, wyglądałaby tak. Gazy wsysane do czarnej dziury rozgrzewają się wskutek ogromnego tarcia i świecą bardzo jasno. W ich świetle widać kulisty zarys niewidzialnej czarnej dziury. Zjawisko to nazywamy cieniem czarnej dziury. Jasne światło po lewej stronie kuli to rozgrzane gazy, które tworzą szybko wirujący dysk.
Choć sama czarna dziura jest niewidzialna, to jej zarys ujawniają też promienie podświetlające ją z tyłu. Niestety, zdaniem Roty Takahashiego, Cygnus X1 jest za mały, by go dostrzegły przyrządy optyczne. Czarną dziurę łatwiejszą do obserwacji znaleziono w samym środku Drogi Mlecznej. Ten gigantyczny obiekt ma masę 4 milionów słońc. Promień jej horyzontu zdarzeń przekracza 10 milionów kilometrów. To bardzo różni ją od małego Cygnusa X1. Zdaniem japońskiego matematyka wygląda ona tak. Czarna dziura wsysa gazy. Raz więcej, a raz mniej. Ich ilość się zmienia. Kiedy rozbłyski są silniejsze, jak teraz, czarna dziura wsysa więcej gazu. Gdy ciemnieje, pochłania ich mniej. Zmiany jasności pozwalają ustalić, ile gazów trafia do czarnej dziury. Rota Takahashi obliczył rozmiary teleskopu do obserwacji tej czarnej dziury. Taki przyrząd umożliwiałby dostrzeżenie z Tokio meszku na twarzy osoby stojącej na szczycie góry Fuji, oddalonej o 100 kilometrów. Jestem przekonany, że za mojego życia dojrzymy czarną dziurę. Próba taka została już podjęta. Obserwatorium MIT, Haystack, nieopodal Bostonu. Shepard Dolman, przy współudziale Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Japonii, próbuje bezpośrednio dostrzec czarną dziurę. Tutaj gromadzi się i analizuje dane napływające z radioteleskopów z całego świata. Wprawdzie nie ma tu przyrządu pozwalającego dojrzeć z Tokio meszek na twarzy osoby stojącej na górze Fuji, ale naukowcy osiągnęli cel, uciekając się do pewnej sztuczki. Aby osiągnąć rozdzielczość kątową pozwalającą dostrzec horyzont zdarzeń, czyli granice czarnej dziury, stworzyliśmy radioteleskop wirtualny, złożony z urządzeń rozsianych po całym globie. Łącząc je, otrzymujemy teleskop rozmiarów Ziemi. W Narodowym Obserwatorium Radioastronomicznym Stanów Zjednoczonych zainstalowano 27 anten parabolicznych, każda o średnicy 25 metrów. Średnicę łańcucha teleskopów wyznacza rozdzielczość obrazu, jaką chce się osiągnąć. Kumulując dane z odległych teleskopów, można naśladować działanie gigantycznego teleskopu. Aby zapewnić najwyższą rozdzielczość obrazu i dostrzec cień czarnej dziury, zespół Shepharda Dolmana posługuje się teleskopami mikrofalowymi. Technika ta nosi nazwę interferometrii wielkobazowej. To jest Ziemia. Czerwone punkciki to 3 stacje systemu interferometrii wielkobazowej. Łączący je sygnał widać tutaj. Aby stworzyć ogromny teleskop rozmiarami zbliżony do Ziemi, należy połączyć teleskopy mikrofalowe na Hawajach, w Kalifornii i Chile. Powstanie teleskopu rozmiaru Ziemi zajmie około 5 lat.
Mamy nadzieję, że wtedy zrobimy duży krok naprzód w zdobyciu zdjęcia czarnej dziury. W bliskiej przyszłości zajrzymy wprost do czarnej dziury. Każda kultura próbuje zrozumieć wszechświat. Ta ciekawość jest wpisana w naturę ludzką. Od niej się nie uwolnimy. Naszą kulturę odróżnia od innych mniemanie, że do prawdy można dotrzeć, stosując metody naukowe. Postępy nauki zmieniają pojmowanie świata niemal z dnia na dzień. Niewidzialna czarna dziura powstała jako obiekt hipotetyczny, ale jej realność została potwierdzona i nie budzi już zastrzeżeń. Obserwacje dostarczyły dowodów naukowych na istnienie tych obiektów we wszechświecie. Niespożyta ciekawość, która doprowadziła do odkrycia czarnych dziur, zachęca nas także do przyjrzenia się im bezpośrednio i nacieszenia wzroku dziwami, które na pewno ujawnią. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Grzegorz Basaj. Konsultacja naukowa dr Chris Mylczyński. Czytał Piotr Borowiec.